Tu jest kilka rzeczy. Po pierwsze, samochód elektryczny dość dobrze może się wpisać w wyrównywanie pewnego dyskomfortu, który ma sektor wytwórczy w energetyce, mianowicie wahaniami, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jak wszyscy wiedzą, gdzieś koło 12 w nocy już najbardziej zapalczywi kładą się spać, no i przestają zużywać energię. O 6 wstają pierwsi, którzy do czegoś potrzebują odbiorniki energii elektrycznej. W związku z tym następuje pewnego rodzaju dolina, którą można by wykorzystać do zasilania urządzeń, które w tym czasie na przykład się ładują. Jednym z pomysłów jest właśnie to, żeby to były samochody elektryczne. W ten sposób z jednej strony mamy możliwość dostarczenia taniej energii, z drugiej strony mamy możliwość stworzenia substytutu dla dzisiejszej motoryzacji opartej jednak o ropę, troszeczkę o gaz, która jest poza naszym zasięgiem wytwórczym i której zużycie chętnie byśmy limitowali nie tylko z powodów środowiskowych, ale również z powodu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Więc mamy tutaj dwa czynniki. Z jednej strony transport elektryczny wspomaga wykorzystanie mocy, którymi dysponujemy w energetyce, bo musimy dysponować mocami takimi, że sprostać maksymalnemu zapotrzebowaniu. Z drugiej strony wprowadzamy coś, co bez wątpienia ma duże znaczenie dla ochrony środowiska, ponieważ zanieczyszczenie w miastach jest w dużej mierze wywoływane przez motoryzację, a samochody elektryczne nie emitują spalin. No i po trzecie właśnie korzyść, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, przesuwamy się w kierunku medium energetycznego, nad którym mamy zdecydowanie większą kontrolę.